Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Piotra S. Chwyciła nóż kuchenny i zadała konkubentowi cios w okolice klatki piersiowej. Święto Policji. Są to policjanci najlepsi z poszczególnych służb, są policjanci wyróżnieni przez samorządowców. Wybory do rad nieruchomości. Gorący apel o liczne uczestnictwo w tych spotkaniach. Dzień dobry Państwu, jest 3 sierpnia, Kamila Krawiec-Kabryl. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Grażynie M., której zarzucono dokonanie zabójstwa 32-letniego Piotra S. Jak ustalono, do zdarzenia doszło w dniu 15 kwietnia 2016 roku na terenie Jeleniej Góry w mieszkaniu pokrzywdzonego. Bezpośrednio przed zdarzeniem w mieszkaniu należącym do Piotra S. przebywał pokrzywdzony Grażyna M. oraz ich wspólny znajomy Wiesław R. Cała trójka wspólnie spożywała alkohol. W trakcie spożywania alkoholu doszło do kłótni pomiędzy Grażyną M. i jej konkubentem. Wówczas to Grażyna M. chwyciła nóż kuchenny i zadała konkubentowi cios w okolice klatki piersiowej. Jak później ustalono, w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok, cios ten był śmiertelny. Zwłoki Piotra S. zostały ujawnione dopiero w dniu 22 kwietnia przez funkcjonariuszy policji. Bezpośrednio po zatrzymaniu i wykonaniu czynności z udziałem Grażyny M., której przedstawiono zarzut dokonania zbrodni zabójstwa, Grażyna M. przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła wyjaśnienia co do przebiegu tego zdarzenia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora zastosował wobec Grażyny M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Święto Policji przypada 24 lipca. W Jeleniej Górze świętowano dziś. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Dolnośląskiej. Czuwają nad bezpieczeństwem i pilnują porządku publicznego. Ich praca wymaga poświęcenia, determinacji, często odwagi, ale liczy się także skuteczność. Dobrze realizujemy nasze zadania. Widzieliście Państwo przykład bombiarza, który został ujęty w ciągu 5 dni w mieście 700 tysięcy. Choć tylko jeszcze odnośnie tej statystyki powiem, to nie jest dla nas najważniejsze, bo statystyka to jest dla nas tylko wyznacznik naszego rzemieślniczego poziomu pracy. Dla nas jest najważniejsze poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i mam nadzieję, że to jest, że właśnie takie ono jest. Bardzo dobre. W policji ważna jest także współpraca. Świat przestępców nie zna granic. Bardzo często jest tak, że zdarzenia, które istnieją na terenie Jeleniej Góry, trafiają sprawcy tych zdarzeń na nasz teren. Wspólne działania, wspólne przeszukania, wspólne ujmowanie sprawców. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne. Są to policjanci najlepsi z poszczególnych służb, są policjanci wyróżnieni przez samorządowców, czyli znaleźli i służba znalazła uznanie wśród samorządowców, są policjanci wyróżnieni przez komendanta wojewódzkiego, przez komendanta głównego, odznaczenia ministra, prezydenta. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń. Na pewno spokoju, mniej interwencji, no i spełnienia marzeń. Takie najprostsze życzenia to tyle samo powrotów, co wyjść na służbę.
Kończy się pierwsza, 5-letnia kadencja Rad Nieruchomości Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego administracja chciałaby przypomnieć swoim mieszkańcom, że po wakacjach trzeba będzie wybrać nowych reprezentantów. Już od 12 września Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie przeprowadzać cykliczne spotkania ze swoimi mieszkańcami. W tym roku administracji bardzo zależy na wysokiej frekwencji, ponieważ trzeba będzie wybrać nowe rady nieruchomości. Budynków mamy 77 w zarządzie, więc 77 spotkań z Państwem będziemy organizować, na którym będziemy przedstawiać stany finansowe budynków, potrzeby remontowe, plany remontów. A kulminacyjnym punktem tych spotkań będą wybory przedstawicieli państwa budynków do nowo powstałych rad nieruchomości. Rady nieruchomości są bezpośrednim łącznikiem między mieszkańcami a administracją. Stąd gorący mój apel do Państwa, gorący apel o liczne uczestnictwo w tych spotkaniach po to, abyście sobie wybrali swoich przedstawicieli do nowo powstałych rad nieruchomości. O szczegółach mieszkańcy zostaną poinformowani na spotkaniach z administracją. Większość z nich odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdującej się przy ulicy Różyckiego 19. Wyjątkiem będą budynki położone w śródmieściu. W takich przypadkach pracownicy administracji będą dojeżdżać na miejsce. Zostaliśmy zapewnieni, że o terminach spotkań będą informować stosowne ogłoszenia. Do końca sierpnia młode zespoły mogą zgłaszać się do konkursu w ramach Krokus Jazz Festival. Jubileuszowa 15. edycja imprezy już w październiku. Amerykańska legenda saksofonu jazzowego Greg Osby, Loud Jazz Band, z prapremierą najnowszego albumu oraz Mika Urbaniak z brytyjskim wokalistą i gitarzystą Victorem Davisem. To właśnie oni będą gwiazdami festiwalowych wieczorów. Krokus Jazz Festival to nie tylko główna scena, ale również klub festiwalowy Kwadrat, który będzie tętnił jazzem niemalże do samego rana. Tam również pojawią się młode zespoły i nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. A to wszystko już od 21 października. Impreza potrwa 3 dni. W ramach festiwalu odbywa się także konkurs Powiew Młodego Jazzu. Zespoły muszą, że tak powiem, poza własnym repertuarem również przynajmniej jeden standard jazzowy, że tak powiem, zagrać na tą płytę. Tak więc czekamy do końca sierpnia na te młode zespoły. Pula nagród to 16 tysięcy złotych. Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie festiwalu www.krokusjazzfestival.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia. Czas wprowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą Tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy. Limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu, jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta. Magnum Color. Zajmujemy się produkcją i montażem przesłon okiennych. W swojej ofercie posiadamy m.in. rolety, żaluzje, markizy i moskitiery. Magnum Color to firma działająca od 1992 roku. Każdego dnia stawiamy na wysoką jakość naszych wyrobów oraz fachową obsługę klienta. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Magnum Color.